Wybiła 19:29, a raczej wygrała nam tutaj przed chwilą na strunach. No, drodzy Państwo, za jakość owej strunowej gry oczywiście bardzo przepraszam, ale niestety nie umiem inaczej. Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Nazywam się Ireneusz Staroń. I dzisiaj, w ten wyjątkowy wieczór mikołajkowy 6 grudnia 2017 roku, będę miał okazję wprowadzić Państwa po raz pierwszy w literackie arkana w ramach pierwszego właśnie z cyklu spotkań Kawka u pieśniarzy. A bohaterem dzisiejszej Kawki u pieśniarzy będzie Józef Mackiewicz. Ale zanim powiemy sobie coś niecoś na temat tego wielkiego polskiego dwudziestowiecznego prozaika, zanurzmy się w samą literaturę i wsłuchajmy, rozsmakujmy się we fragmencie powieści Droga donikąd. Oni tymczasem siedzieli wprost na torze, na szynie, na głównym dworcu kolejowym i czekali. Było późne lato roku 1940. Życie nasze, mówił Karol, składa się już tylko od dawna, prawie wyłącznie z czekania. Czekania w kolejce, czekania na żarcie, czekania na areszt, czekania na dalszy postęp skomunizowania krajów, w każdym razie czekania na coś bardziej jeszcze przykrego niż jest dzisiaj. Taka jest reguła i nie ma co zawracać sobie głowy. Paweł splunął pomiędzy rozstawione kolana i odparł. Wyjątek stanowi czekanie na wojnę kogo bądź ze Związkiem Radzieckim. W tej chwili czekali na pociąg podmiejski. Miał wyruszyć o godzinie 5:00. Zegarek wskazywał już 6:30. Czekali. Na zwrotnicach zaczęły się zapalać latarnie. Było szaro. Mżył deszcz. Sowiecka pogoda, wycedził Karol. Obok siedzieli i stali ludzie w bezruchu. Czy pociąg przyjedzie? Zapytał Karol, podnosząc wzrok na przechodzącego kolejarza, który nie przystając zapalał swą ręczną latarkę. Ale ten wzruszył ramionami i poszedł dalej. Siedzieli w najgorszych ubraniach i roboczych butach. Paweł przeciągnął dłonią po wilgotnych włosach, bo czapki wsadzili sobie pod tyłek, żeby było wygodniej. Paweł był on dziś dziennikarzem. Posiadał w podmiejskiej okolicy mały domek. Teraz, po utracie dawnej posady, kupił do spółki ze swoim przyjacielem piłę za 60 rubli, bo zamierzali pracować w pobliskim lesie jako drewale. Kraj dopiero zaczynał się sowietyzować. Na sąsiedni tor wjechał duży pociąg, ale nie ich. Lokomotywa wysapywała niepotrzebną już parę. Na froncie uczepioną miała gwiazdę z sierpem i młotem. Była to lokomotywa reprezentacyjna. Pociąg miał aż 2 wagony sypialne. Przyszedł z Moskwy przez Mińsk. Tablice na wagonach głoszą Mandżuria, Litwa. Z wagonów zaczęli wychodzić szarzy ludzie, niosąc drewniane kufry, toboły i worki. Przyjaciele patrzyli na nich, milcząc. Później Karol trącił w bok Pawła. Mandżuria, co? Aha. Wielkość Związku Sowieckiego robi na mnie zawsze wielkie wrażenie. A na ciebie nie? Pomyśl tylko. Ukraina, Góry Kaukazu, w Turkestanie rosną winogrona. Rosną czy nie? Rosną.
Na dachu jednego z wagonów ustawiono głośnik radiowy. Śpiewał przezeń baryton pięknie i z przejęciem. Wisiały na deszczu czerwone flagi i prawie w każdym oknie dworca portrety Stalina. Było szaro, deszcz się wzmagał, ryczało radio. Pociągu podmiejskiego wciąż nie podawano. Byli głodni i zimni. To była druga scena, w zasadzie fragment drugiej sceny z powieści Droga donikąd Józefa Mackiewicza. Powieść ta po raz pierwszy ukazała się w roku 1955. I zasadnicza akcja tej książki rozgrywa się pomiędzy rokiem 40 a rokiem 41. Konkretnie od późnego lata roku 40 do czerwca roku 41 na Wileńszczyźnie, okupowanej w owym czasie przez Związek Sowiecki. Ale zanim powiemy sobie trochę o Drodze donikąd, wypadałoby pewnie przybliżyć, a w zasadzie źle to ująłem, no bo raczej postać Józefa Mackiewicza powinna być przynajmniej ogólnie znana. Ale może kilka faktów biograficznych jednak sobie przypomnimy. Józef Mackiewicz, oryginał, antykomunista, antyrelatywista, fundamentalista wolności i prawdy. Tak moglibyśmy tę opowieść zacząć. Ale jeżeli cofniemy się do roku 1902, no to moglibyśmy również tę opowieść zacząć od takiego klasycznego przypomnienia dziejów Józefa Mackiewicza. Bo to w tym roku 1902 Józef Mackiewicz przychodzi na świat w Sankt Petersburgu. No i to już są w zasadzie dwie takie rzeczy, które mogłyby nas już na początku zainteresować. Po pierwsze, data 1902 rok, w zasadzie początek wieku XX. A jeżeli weźmiemy pod uwagę koncepcję tak zwanego długiego wieku XIX, który przecież miałby się skończyć dopiero wraz z zakończeniem I wojny światowej w 1918 roku, no bo dopiero ta I wojna światowa miałaby zakończyć ten XIX-wieczny porządek, no to przecież jeszcze to byłby wiek poprzedni. Sankt Petersburg to też przecież miejsce dość szczególne w owym czasie na mapie ówczesnego Imperium Sowieckiego. A więc lata młodości Józef Mackiewicz miał okazję spędzić jeszcze w czasach Imperium Romanowów. Zresztą później ten okres będzie on wspominał z pewnym rozrzewnieniem, gdyż Mackiewicz, i o tym należy pamiętać, wielokrotnie powtarzał, że okres pomiędzy 1905 rokiem a 1917, a więc pomiędzy tymi dwoma rewolucjami, był okresem, jeżeli chodzi o carską Rosję, no względnego liberalizmu. Był okresem, który gwałtownie został przerwany przez rewolucję bolszewicką i być może, gdyby nie ta rewolucja bolszewicka, Rosja miałaby szansę stać się państwem nowoczesnym, nowoczesną monarchią konstytucyjną w zachodnim stylu. 1902 rok. Józef Mackiewicz przychodzi na świat. Ale skoro już jesteśmy na samym początku życiowej drogi tej postaci, no to być może warto by było troszeczkę poplotkować. Przecież nie spotkaliśmy się dzisiejszego wieczoru, aby tutaj serwować sobie jakiś
klasyczny wykład. Państwo pozwolą, że ja posłużę się materiałami źródłowymi. No bo cóż to była za rodzina, ta rodzina Mackiewiczów? No otóż rodzina z bardzo interesującymi koneksjami. Rodzina o dwóch bardzo interesujących odnogach. Ta odnoga litewska, wywodząca się ze starej szlachty litewskiej, przecież też bardzo ciekawa. No i tutaj spójrzmy chociażby na babkę Wilhelminę, babkę Józefa Mackiewicza. Otóż ona bardzo wcześnie straciła rodziców i następnie wychowywała się już jako sierota pod opieką niejakiego Wawrzyńca Puttkamera. A kimże był Wawrzyniec Puttkamer? Otóż Wawrzyniec Puttkamer był nikim innym jak mężem Maryli Wereszczakówny. No a Maryla Wereszczakówna to zapewne, jak pamiętamy, przecież ukochana Adama Mickiewicza. Spójrzmy teraz na tą drugą odnogę tego rodu Mackiewiczów, na tą odnogę galicyjską, krakowską, na to drugie skrzydło, tym razem od strony matki. Maria Pietraszkiewiczówna, jej ojciec Ksawery, był z kolei bratankiem Onufrego Pietraszkiewicza. A kimże był z kolei Onufry Pietraszkiewicz? No, przyjacielem Adama Mickiewicza, no i również swego czasu filaretem bardzo znanym. No patrząc chociażby już na takie być może marginalia, które gdzieś tam nie dzięki jakimś własnym zasługom, no bo przecież rodziny wybrać sobie Józef Mackiewicz nie mógł, ale patrząc na takie marginalia, no to przecież ród wyjątkowy, ród szlachecki, ród również w owym czasie zasłużony. Jeżeli popatrzymy na dom Pietraszkiewiczów, ten dom krakowski, ten dom ze strony rodziny matki Józefa Mackiewicza, no to przecież znany klan profesorsko, literacko, artystyczny. No bo któż bywał w owym czasie u Pietraszkiewiczów? No proszę sobie wyobrazić tam i Wyspiańskiego, i Rydla, i Mechofera, i Estreichera, i pewnie moglibyśmy tak bardzo długo jeszcze wymieniać. W domu Pietraszkiewiczów były trzy siostry. Jedną z nich właśnie była Maria, a więc późniejsza matka Józefa. Podobno Zofia słynęła z nieprzeciętnej urody i w tejże Zosi miał się kochać sam Wyspiański. Zresztą swego czasu namalował płótno, na którym to umieścił trzy Pietraszkiewiczówny. Następnie owo płótno pokazał, no zresztą z wielką nadzieją w sercu, owej swej ukochanej Zosi. No ale no niestety Zofia stwierdziła, że za dużo na obrazie jest koloru lila, za którym nie przepadała. Zrozpaczony Wyspiański niestety płótno spalił. Ale anegdota pozostała. Cóż jeszcze o tej rodzinie Mackiewiczów? No to przecież nie sam Józef, bo i brat jego bardzo zdany, Stanisław Cat Mackiewicz, również pisarz w dwudziestoleciu międzywojennym, chociażby redaktor naczelny, a także założyciel takiego słynnego dziennika wileńskiego, który zwał się Słowo. Dziennik, mimo że gazeta wychodząca przecież no bardzo często, w bardzo krótkich odstępach czasu, no to stojąca na bardzo wysokim poziomie literackim. No bo pisał tam i Miłosz, i Gałczyński, i Choromański, no i pewnie wielu innych znanych też byśmy mogli znaleźć. Zresztą sam Stanisław Cat Mackiewicz i po wojnie z różnych rzeczy zasłynął. Pewnie i nie zawsze chlubnych, ale z tych chlubnych moglibyśmy wymienić chociażby to, że przez pewien czas był premierem emigracyjnego rządu polskiego.
Przecież i siostra Seweryna, siostra Józefa Mackiewicza, również postać ciekawa, chociażby dlatego, iż jest matką Kazimierza Orłosia, a więc również pisarza, kolejnego literata w tym bardzo znanym i, jak już sobie powiedzieliśmy, zasłużonym klanie. Cóż jeszcze moglibyśmy wydobyć z tych takich być może imponderabiliów, które w przyszłości zaważą jakoś na dziejach samego Mackiewicza? Otóż sześcioletni Józio, zwany przez liczne ciotki poziomeczką, miał uczyć się pierwszych słów, uczyć się w zasadzie to czytania z książki, która opisuje leśną przyrodę. Przypadek? No, nie sądzę. W owym czasie również Józef, młody Józio, przecież był niezwykle ową przyrodą zafascynowany. Z rozrzewnieniem przecież wspominał, jak to którejś gwiazdki otrzymać miał podręcznik od przyrody znanego ówczesnego zoologa, a w drugim pokoju miała czekać na niego klatka z umieszczonymi w niej ptakami. Zresztą przecież przez całe swoje już także dorosłe życie Józef Mackiewicz, hodowcą ptaków i wielkim admiratorem ptasiego rodu, przecież był. Tutaj, jeżeli sobie przypomnimy taką monumentalną pracę monograficzną Włodzimierza Boleckiego i jej tytuł Ptasznik z Wilna, no to przecież ów tytuł w zasadzie powiedziałby nam wszystko. Taką drugą monumentalną pracą byłaby książka Eberharda, Pisarz dla dorosłych, również poświęcona postaci Józefa Mackiewicza. Cóż jeszcze z tych takich biograficznych smaczków albo i z rzeczy, o których wypadałoby pewnie wspomnieć? No otóż w roku 1919, jak łatwo policzyć, młody Józef Mackiewicz miał wtedy niespełna 17 lat, zaciąga się do Wojska Polskiego i bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczy między innymi w szeregach kawalerii. Zresztą te dzieje wojenne potem znajdą swoje odzwierciedlenie w takiej słynnej powieści Lewa Wolna, właśnie opowiadającej o batalii polsko-bolszewickiej. Cóż jeszcze takiego z tego bardzo młodego okresu życia? W 1921 wstępuje Józef na Uniwersytet Warszawski, aby studiować tam swoją ukochaną zoologię. W tejże Warszawie między innymi zajmuje się uporządkowywaniem zbiorów Muzeum Przyrodniczego, katalogowaniem, a także zbieraniem różnych okazów ptactwa, między innymi jakieś tam ptaki przywozi z Puszczy Białowieskiej. Bardzo szybko zresztą z owej Warszawy przenosi się do Wilna, tam jeszcze przez jakiś czas kontynuuje studia, potem szybko z nich rezygnuje na rzecz pracy dziennikarskiej. Dlaczegoż opuszcza tę Warszawę? No, częstokroć podawane są powody takie bardzo prozaiczne, jakieś być może problemy finansowe. No raczej pewnie o to tutaj chodzić nie mogło. Sam Józef Mackiewicz wielokrotnie wspominał, że w tej Polsce zachodniej, w Polsce centralnej niezbyt dobrze się czuje. Mówił, że w zasadzie tutaj gościnności to my się uczymy od narodów wschodnich, od Rosjan, od Ukraińców, od Białorusinów. Dlatego najlepiej czuł się w swoim rodzinnym Wielkim Księstwie Litewskim, w samym Wilnie, do którego przecież Mackiewicze powracają w roku 1907. Zresztą mieszkają na słynnej wileńskiej Rossie,
nieopodal której przecież znajduje się jedna z naszych narodowych nekropolii. Oczywiście nie będziemy tutaj streszczać całej biografii, bo nie taki jest cel, ale jeszcze może wspomnijmy o jednej dacie z dwudziestolecia międzywojennego. Rok 1938. Rok szczególny z dwóch powodów. Pierwszy powód to czysto literacki. Bunt Roistów. Wtedy się ukazał. To w zasadzie debiut książkowy Józefa Mackiewicza. Debiut o tyle szczególny, że był to zbiór reportaży, które Józef Mackiewicz pisał przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. W tych reportażach poruszał tematykę oczywiście kresową. Niejednokrotnie bohaterami tutaj mieliby być przedstawiciele mniejszości narodowych na polskich kresach. Zresztą jedną z takich głównych idei buntu Roistów miałby być jakiś sprzeciw przeciwko polityce wschodniej II RP. Józef Mackiewicz niejednokrotnie o niej krytycznie się wyrażał. Według niego miałaby ona w pewnych wypadkach dewaluować mniejszości narodowe. Tutaj oczywiście też należy pamiętać, że rola mniejszości narodowych, w ogóle wielokulturowość dla samego Mackiewicza miała ogromne znaczenie. On był przecież zwolennikiem tak zwanej idei krajowej. Owa idea krajowa wyrastała już z tradycji wcześniejszych, z tradycji jeszcze szlachty XIX-wiecznej, czy też w ogóle z tradycji szlachty jeszcze pierwszej Rzeczypospolitej. I jak sama nazwa wskazuje, to takim czynnikiem najważniejszym miałby być kraj, terytorium, a więc państwo, które skupiałoby w sobie ludzi różnych narodowości, różnych wyznań, różnych kultur, którzy mieliby właśnie na tym terytorium, właśnie w owym kraju żyć w jakiejś harmonii, w jakimś takim wspólnym, wielokulturowym domu. No tutaj oczywiście ideałem dla Józefa Mackiewicza było Wielkie Księstwo Litewskie, którego synem czuł się w pełni. Jeżeli chodzi o ten rok 1938, to jeszcze druga ważna rzecz. Józef Mackiewicz jako ta postać absolutnie bezkompromisowa w owym czasie przeszedł na prawosławie. I to też był gest buntu, gest taki, można by powiedzieć, w pewnym sensie polityczny, gest protestu właśnie wobec tej niesprawiedliwej niejednokrotnie polityki międzywojennej Polski, polityki kresowej, polityki